Dziękuję serdecznie Rogi za to zaproszenie. Moją rolą dzisiaj zostałem poproszony o to, żeby opowiedzieć troszeczkę taką techniczną prezentację o wodzie i płynach używanych w całym cyklu technologicznym wydobywania gazu z łupków. Więc będę mówił głównie o takich rzeczach jak źródła wody czy innych płynów do szczelinowania, technologiczne płyny powstające na bazie wody w trakcie procesu wydobycia gazu oraz naturalne solanki występujące w rotworze. I te zagadnienia obejmują kilka różnych geologicznych kompetencji, bo tutaj mamy takie kwestie jak kwestie technologiczne, kwestie hydrogeologiczne, regulacyjne, kwestie ochrony środowiska. Moje kompetencje są głównie w zakresie tych spraw technologicznych, ale postaram się tak jakoś zrobić przegląd tych wszystkich zagadnień. Czy mam taki wskaźnik? Słowa, sobie taki krótki wstęp właśnie o tych technologicznym aspekcie, żeby przypomnieć, z czym tutaj szczególne do czynienia mamy przy wydobyciu tego typu gazu z tego typu złóż. Więc mamy tutaj w porównaniu do konwencjonalnych złóż gazu większą ilość otworów wydobywczych, czyli gęstszą ich siatkę w terenie. Mamy place piechnicze używane w czasie wiercyn większe, zwykle co najmniej 2-4 hektary, może i 6 hektarów używanych do celu wiercenia. Jako regułę stosuje się tutaj coś, co na złożach konwencjonalnych jest raczej wyjątkiem, czyli wiercenie poziomych odcinków otworu wiertniczego, oraz wykonuje się jako regułę również coś, co jest wyjątkiem na złożach konwencjonalnych, czyli hydrauliczne szczelinowanie, które jest zaznaczone. Do tego się używa głównie wody, w związku z tym się pojawia właśnie ta kwestia głównego tematu wyratu. Po szczelinowaniu część płynu wraca na powierzchnię, powstaje coś, co nazywamy płynem zwrotnym, czy technologiczny. I to są takie te szczególne rzeczy, na których warto się troszeczkę skupić. Elementem tej technologii jest też to, że wiercenia prowadzi się w ten sposób, że później złożą, one się rozchodzą z jednego placu, szereg wiercej w różnych kierunkach i zwykle jeden plac obsługuje kilka do kilkunastu wiercej. Jeżeli spojrzymy na to, co jest tym głównym aspektem, który w największym stopniu skupia uwagę i dyskusję, czyli szczelinowanie, jest to proces, gdzie ciśnienie wody powoduje spękania w skale, tak? To jest potencjał wysługu. Tego typu spękania powstają w skale, które stają się ścieżkami przez migrację gazów w rotworze do otworu wiertniczego. Tutaj jest przykład też takich szczelinowań. Te są akurat szczelinowaniami naturalnymi, ponieważ w przyrodzie samoczynnie również szczelinowania zachodzą, ale pod wpływem ciśnienia wód albo pod wpływem ciśnienia ropy czy gazu. I te spękania są tworzone w ich zasięg, jest mniej więcej tutaj pokazane na tych figurach. Większość spękań sięga gdzieś do 50-100 metrów zasięg wielowy. Inne są o dłuższym zasięgu, są znacznie rzadsze. W przeciwieństwie do tych, które są naturalnie powstają, te mają zwykle gdzieś około 200-400 dostępu, taka średni zasięg wielowy takich szczelinowań naturalnych, samoczynnych, które przyroda powoduje. I tak, w tym całym cyklu zagadnień związanych z poborem wody i szczelinowaniem najpierw pojawia się kwestia płynu, który zapłaczamy do złoża. Czyli mówimy tutaj o poborze jednorazowo około 20 tysięcy metrów sześciennych węgla odpowiedniczy, to jest objętość wody użytej do szczelinowania. Około 20% średnio tej wody wraca na powierzchnię. I teraz czyli tak, mamy spłaczamy około 20 tysięcy metrów sześciennych na jeden otwór. Tych otworów na jednym placu jest kilkanaście. Czyli to nam daje wyobrażenie łącznego zużycia wody. I dodaje się do tej wody dodatki chemiczne. Zawiera też również ten płyn okruchy skalne, na przykład czy muł wypłukany ze skały, jak i naturalnie występujące pod ziemią solanki. I teraz tak wygląda ten płyn, który wraca na powierzchnię, więc on oczywiście wymaga utylizacji, są to kwestie regulacji prawnych. Samo szczelinowanie. Do szczelinowania używa się głównie wody. To powiedzmy, że jest około
woda i piasek to jest około 99% całego tego płynu zatłoczonego. Pozostałe ten 1% to są różne dodatki chemiczne. I tu mamy takie substancje. Przepraszam, mi zasługa, to jest wezmę jakąś wodę. Dziękuję. To, co dodajemy do wody, to po pierwsze tak, woda sama w sobie jest używana w tym procesie technologicznym po to, żeby spowodować w skałach chwilowe nadciśnienie. Zatłoczamy wodę i mniej więcej do jakichś 100 MPa ciśnienie zatłaczania, proszę was, w kiepskiej formie. I sam impuls hydrauliczny jest tym czynnikiem, który powoduje spękanie w skale. I ten impuls hydrauliczny wystarcza, żeby gaz migrował tymi spękaniami do otworu piwniczego. Niemniej jednak, jak ustępuje ciśnienie wody, te szczeliny z powrotem się zamykają szczelnie i gaz nie przepływa do otworu. Stąd też pojawia się pierwszy dodatek, którym jest piasek. Piasek rozproszony w takiej kolumnie wody. No to widzimy mniej więcej tak tutaj u góry na tym zdjęciu. Dostaje się w te szczeliny i na grubość swojej średnicy nie pozwala się tym szczelinom zamknąć. W ten sposób to jest ten pierwszy dodatek, który jest dodawany. Dodaje się również środków, które obniżają tarcie tego płynu o rury. Jeżeli wyobrazimy sobie 3 czy 4 km rur o takiej średnicy i ktoś stara się zatłoczyć wodę do złoża w miarę szybko, to musi pokonać opór tarcia o te rury. W związku z tym pojawia się dodatek chemiczny, który redukuje tarcie tego płynu. Tutaj historycznie używano pewną substancji, która budziła kontrowersję. Mianowicie pierwsze rozwiązania były takie, że dolewano po prostu do wody ropy, paliw dieslowskich, mieszano je z wodą i w ten sposób uzyskiwano płyn, który miał dużo niższe opory tarcia o rury. Było to krytykowane, dlatego że ropa i substancje takie dieslowskie zawierają różne ropopochodne substancje, jak na przykład benzeny czy tolueny, które są rakotwórcze. To było powodem krytyki tamtego podejścia i w tej chwili się tych benzenów czy tolueny, ropy się nie stosuje. Ten płyn, który zawiera woda, płyn obniżający tarcie i piasek, dalej nie jest efektywny, dlatego że piasek opada w formie wody na dno. Nawet w wodzie turbulentnej on się nie utrzymuje w rozproszeniu. Dodaje się w związku z tym kolejną substancję, która nadaje taki żelowaty czy kisielowaty charakter tej wodzie. Substancje żelujące. Mogą to być syntetyczne substancje na bazie polimerów. Mogą też to być naturalne substancje sproszkowane, ta sola guarana. Jeżeli dodaje się właśnie te syntetyczne polimery, to z nimi wiąże się jeszcze jeden dodatek chemiczny, mianowicie taki płyn zatłoczony do złoża, daje go taka kisielowata konsystencja, troszeczkę tłumi przepływ gazu. Dodaje się w związku z tym tak zwane łamacze, czyli substancje, które z opóźnieniem kilkudziesięciogodzinnym odwracają reakcję żelowania i przywracają z powrotem taki płynny charakter tej substancji. Kolejny typowy dodatek to są substancje bakteriobójcze. To woda wzięta z powierzchni zawiera naturalną florę bakteryjną, a w złożu mamy temperatury rzędu 80-70 stopni. Te bakterie się bardzo silnie namierzają i powodują korozję tych urządzeń, które są w utworze. W związku z tym się dodaje środki bakteriobójcze, są to biocydy. Też element często dyskutowany i uważany za kontrowersyjny. Jest alternatywne rozwiązanie, którym jest naświetlanie takiego płynu lampą UV. W ten sposób bakterie są usuwane bez stosowania biocydów. Jest to jednak rozwiązanie kosztowniejsze na dzień dzisiejszy. Oprócz tego dodaje się zwykle, to znaczy jeszcze przed samym szczelinowaniem przepukuje się otwór 15% roztworem kwasu solnego. To jest coś, co robi się również na konwencjonalnych złożach. Po to, żeby usunąć okruchy cementu, który tam jest zatłoczony razem w przestrzeni między rurą a skałą oraz żeby usunąć komponenty węglanowe. Oprócz tego jeszcze są takie typowe jakieś środki antykorozyjne, czasami, jeżeli to jest potrzebne, środki, które przeciwdziałają wręcznieniu limów.
Kolejny jed jest grubsza całość tych substancji, które są dodane do płynu do szczelinowania. I taki płyn jest zatłaczany pod powierzchnię ziemi. Potem w ilości powiedzmy 20-30% średnio wraca na powierzchnię. Tutaj też nie będę tego omawiał tych szczegółów, ale można sobie znaleźć dokładne informacje. W konkretnych przypadkach w tej chwili jest w niektórych miejscach to wymóg prawny, w innych jest to jakby procedura przyjęta na ochotnika przez różne firmy. Wiele instytucji podaje w tej chwili skład tych substancji, które są użyte do szczelinowania. To jest przypadek u nas z Pomorza na otworze Lewino, tutaj jakiś zestaw. W każdym razie można, to nie ma sensu oczywiście tu jakichś szczegółach mówić, ale te informacje można w każdym przypadku sprawdzić, żeby się upewnić, co konkretnie w danym przypadku użyto i mieć swoje na ten temat zdanie. Istotnym aspektem całego tego procesu technologicznego jest konsumowanie w procesie technologicznym wody. Więc oczywiście pierwsze pytanie się stawia o źródła tej wody, w jaki sposób można zapewnić się źródła wody i jaki to jest skali wody. W ogóle cały obieg wody, bo to mamy tutaj tak zilustrowany, to jest to, co ja się w tym referacie staram tak pokrótce opowiedzieć, czyli gdzieś zaczynamy od jakiegoś źródła wody, potem mamy element składowania tej wody na terenie placu wiertniczego, wiercenie, szczelinowanie, przypływ płynów po szczelinowaniu na powierzchnię, następnie płynów naturalnie występujących w górotworze, czyli solanki, mamy element później oczyszczania tych płynów i element ewentualnie składowania odpadów. Najczęściej gdzieś tutaj jeszcze następuje taka ścieżka w tą stronę, czyli płyny. Czyli ten płyn po oczyszczeniu można używać do ponownego szczelinowania. Ta ilość wody, która jest... Ta ilość wody, która jest użyta do szczelinowania jest tak zilustrowana graficznie tutaj wielkością tego basenu, w którym ona jest składowana. Jest to rzędu średnio właśnie na jeden odwór 20-30 tysięcy metrów sześciennych wody, która jest ilością znaczącą. Natomiast jeżeli się porówna do wszystkich innych form konsumpcji wody, czy komunalnej, czy do celów rolniczych, czy przemysłowych, to w żadnym z regionów, gdzie gaz łupkowy jest produkowany, nie jest to znaczący udział. Tu może nawet ten pokazany jest w procentach, to może być troszeczkę źle uśrednione, bo bardzo łatwo zrobić taki zabieg, żeby na przykład pokazać dane dla całego stanu, na przykład, prawda, tylko na fragmencie tego obszaru, gdzie gaz łupkowego. Zależy, jak to uśredniamy, czy w skali stanu, czy w skali regionu, czy w skali jakiegoś hrabstwa. To oczywiście te cyfry mogą być inne, ale w praktyce nigdzie, gdzie ten gaz jest wydobywany przez ostatnie dziesięciolecie, ten typ poboru wody nie jest znaczący, mimo że te cyfry wydają się takie imponujące. My żeśmy robili takie symulacje możliwych scenariuszy wierceń i wydobycia gazu w Polsce. I w zakresie jakiejś tam zmienności tego elementu wliczaliśmy łączne, skumulowane wydobycie roczne. I tak obrazowo porównaliśmy to dla łącznej konsumpcji wody w Warszawie. To gdyby sobie wyobrazić, że szczelinowanie w Polsce jest zasilane wodą z Warszawy, tylko i wyłącznie, to stanowiłoby to rocznie powiedzmy 5-10% zużycia wody w Warszawie. To jest ta skala, jaką w skali kraju. Ile otworów wzięliście pod uwagę? 500 do 1000 rocznie. Otworów? Tak. 500 do 1000 otworów rocznie. Ile razy szczelinowany jeden otwór? Otwór każdy jest jednokrotnie szczelinowany. Jednokrotnie? Tak. A ile razy można? Czy chodzi o jednokrotnie w historii swojej, natomiast jest ma kilkanaście na przykład tych. Faz szczelinowania. Tak, ale zbieżność 500 tysiąc? Tak. Nie wiemy, ile będzie otworów rocznie wiercone, więc bierzemy różne scenariusze. Jak można to zestawiać ze zużyciem wody w Warszawie? 500 tysięcy. To jest jakaś... No, to więc bardzo prosto. Bardzo prosto. Stanowi to 5 do 10%. Czy 500 to jest 5%, czy 10%? Ale Polska ma najmniej wody w Europie. Dlaczego ją można zniszczyć? Ja myślę, że w fazie detalicznej... Postaram się technicznie streścić, prawda? Bo Państwo sobie tam w słowie zdaniem
robią. Ja postaram się tylko to technicznie streścić jakby cały ten proces technologiczny. To, co jest istotne w polskich warunkach, to się wiąże z tym aspektem regulacyjnym, że istnieje narzędzie prawne, które nazywa się pozwolenie wodnoprawne. Jest to pozwolenie wydawane przez geologa powiatowego i ono, jeżeli dobrze używane, zabezpiecza jakikolwiek konflikt pomiędzy konsumpcją komunalną a przemysłem, dlatego że pozwolenie wodnoprawne może być udzielone komuś na pobór wody pod warunkiem, że jest zagwarantowane w pierwszym rzędzie woda do celów komunalnych, w drugim woda do celów rolniczych. Dopiero po, jeżeli to jest spełnione, dopiero może uzyskać dla celów przemysłowych używanie wody. Czy można nie używać wody, albo jakie rodzaje wód można używać? Nie muszą być to wody pitne. W Pensylwanii, w Kanadzie są to głównie wody powierzchniowe, czyli woda pobierana, opadowa woda pobierana czy z rzek, czy z jezior. W przypadku Teksasu, czy do tej pory tych prac w Polsce prowadzono do poziomu wód pitnych. Ale nie jest to jedyne źródło wody do szczelinowania. Można wykorzystywać tak zwane płytkie salanki, to pokażę na kolejnych mapach. Czyli wody, które znajdują się głębiej niż wody pitne. Wody pitne znajdują się na głębokościach 100-150, no, czasami do 200 metrów. Ale głębiej pod wodą dalej znajdują się wody, tylko te wody już mają coraz większe zasolenie i są nieużyteczne jako wody pitne. Nazywane solankami, bo mają podwyższone różnych soli rozpuszczonych. I one są na głębokościach rzędu 500-1000 metrów, nadają się w pełni do tych celów technologicznych. Są droższe w pozyskaniu, więc jest jedynie tutaj taka alternatywa ekonomiczna. Można wody, które coraz częściej się sięga po różne wody, które są problemem dla środowiska, jak na przykład wody zrzucane przez kopalnie, albo wody komunalne. Oczyszczone ścieki komunalne są coraz częściej sprzedawane przez dom administracyjny lokalną, administrację lokalną przemysłowi do oszczędzania. Są prowadzone prace przy szczelinowaniu bez wody, ale to są zupełnie takie, można powiedzieć, eksperymentalne prace i o nich nie warto dyskutować, bo w krótkiej perspektywie czasowej na pewno nie będziemy mieli z tym w polskich warunkach do czynienia, więc może to nie jest specjalnie istotne. Są to jakieś tam próby używania skroplonego CO2, skroplonego azotu czy gazów węglowodorowych. Jeżeli patrzymy na same zasoby wód pitnych, to tutaj mamy mapę z Instytutu Geologicznego, mapę stopnia wykorzystania aktualnych zasobów, odnawialnych zasobów wód pitnych. Im bardziej żółte kolory, tym niższy stopień zużywania tego, co jest odnawialne, im bardziej niebieski, tym wyższy stopień tego zużycia. I na czerwono ta linia pokazana tutaj, ona ilustruje obszar o największym prawdopodobieństwie wydobycia gazu z tych skał i w większości obszarów są to regiony, gdzie nie ma takiego bardzo dużego stopnia zużycia obecnie tych wód odnawialnych zasobów. Niemniej jednak to jest, może być mylące, dlatego że zagadnienia hydrologiczne zawsze są zagadnieniami w skali bardzo lokalnej, czyli tutaj jakby trzeba regionalny obraz, czy w skali kraju nie jest do końca informatywny. Ogólnie nie jest problemem korzystać spojrzenia na taką mapę, nie jest problemem korzystanie z wód odnawialnych zasobów wód pitnych, ale lokalnie to może wyglądać inaczej, bo to są kwestie właśnie bardzo często specyfiki lokalnej budowy. Gdybyśmy sięgali po te płytkie solanki zamiast wód pitnych, to tu mamy pokazaną mapę obecności takich płytkich solanek w utworach tzw. kredy piszącej, czyli głębokości rzędu 300-500 metrów pod powierzchnią ziemi. I im bardziej zielony kolor, tym niższe zasolenie, czyli łatwiej użyć takich płyn do szczelinowania. Więc jakby to źródło jest bardzo obfite i ono może dostarczyć dowolnej ilości wody do szczelinowania. Podobnie jak jest nieco niżej drugi poziom takich wód dolnojurańskich. Więc w polskich warunkach z łatwością można znaleźć alternatywę dla wód pitnych. Jest to tylko kwestia kosztów. Ja może przeskoczyć, bo pani pośpiesza. Więc troszeczkę jeszcze parę słów o płynie, który wraca na powierzchnię. Czym on się różni od tego, co zapaczamy pod ziemię? Oczywiście, to jest ten sam płyn, najpierw to co żeśmy zatłoczyli, ale on wchodzi w pewną interakcję z górotworem. Wypłukuje z górotworu mu okruchy skalne, wypłukuje solanki naturalnie występujące i to jest
najważniejsza kwestia środowiskowa w ogóle, jeśli chodzi o wydobycie gazu czy ropy z łupków, to jest kwestia utylizacji tych naturalnych komponentów, właśnie tych solanych czy różnych innych rozpuszczonych substancji w wodzie. Każdy ma chyba, raczej jest taka opcja, że można go wyłączyć z głośnego. Oprócz mułu skalnego, oprócz soli, są tam takie substancje, które łatwo się uruchamiają ze skały, jak bar, strom, bar, magnez, mangan, żelazo, i utylizacja tych soli oraz tego typu komponentów jest tym najważniejszym elementem zapewnienia bezpieczeństwa środowiskowego. Tutaj już też troszeczkę na mnie pośpiesza, żebym kończył, więc już nie będę wchodził w żadne szczegóły. Też nie jestem specjalnie do tego fachowcem, ale listę takich, co można zrobić z takim płynem, który trafia na powierzchnię, w jaki sposób się go utylizuje. Zwykle jest pewna jadlinia, taka kontenerowana w miejscu, platno pracowniczym. I ona frakcjonuje płyn, który powraca na powierzchnię w taki sposób. Najczęściej się go używa do ponownego szczelinowania, ale gdzieś trzeba sobie wyobrazić też taką sytuację, gdzie chcemy go zutylizować, w jaki to sposób się odbywa, więc jest najpierw linia frakcjonująca na placu piętniczym, która zależnie od lokalnych potrzeb, tutaj można którąś z tych metod wykorzystać. W większości mamy tutaj dodawane środki, które strącają określone substancje z tego płynu. Oczywiście różne rodzaje filtrowania. Powstaje rozdzielenie na coś, co jest wodę, która jest odprowadzana do oczyszczalni ścieków. I to jest sytuacja faktyczna w naszych rąkach polskich w tej chwili. Oraz na coś, co nie może być odprowadzane do oczyszczalni, jest spalane w wysokotemperaturowych spalarniach odpadów. W Stanach czy w Kanadzie ten proces praktycznie rzadko się wykorzystuje, dlatego że w tamtych warunkach prawie zawsze ten płyn wracający na powierzchnię jest składowany na trwale w złożu, czyli zatrzymuje się go z powrotem pod ziemię, zwykle do zużytych złóż ropy czy gazu. I tu ostatni jeszcze element w całym tym cyklu. Jeżeli zatłoczymy wodę, przypływa na powierzchnię ten płyn po szczelinowaniu, o którym mówiliśmy, ale stopniowo on przypływa przez kilkanaście dni, stopniowo jego zawartość, tym co przypływa na powierzchnię, zaczyna bardzo maleć. Natomiast są złoża, to znowu jest lokalna sytuacja, nie ma jakichś tutaj uniwersalnych rozwiązań, ale są takie złoża, z których trwale przypływa naturalnie występująca złożu solanga, czyli oprócz gazu przypływa zasolona woda i wtedy trzeba coś z tą wodą robić. Jeśli tutaj widzimy takie kontenery, w których jest ona składowana, do czasu później jest odwożona i znowu musi być ponownie ten proces utylizacji tego płynu w ten sposób zrobiony, że trzeba po prostu obniżyć zasolenie, tak żeby można było taki płyn zutylizować. Natomiast najczęściej też to jest naturalny płyn przypływający ze złoża, więc w polskich warunkach jest stosowane, jest poprawnie dopuszczone, jest stosowane, żeby płyn się zatłacza po prostu z powrotem do złoża. Skoczę o tym metanie, to czy ewentualnie Państwo w pytaniach chcieli kwestię metanu we wodzie, i to jest taki cały wątek dyskusji, który może zostawię jakby coś zainteresowany, bo jak rozumiem, już przekroczyłem czas, także... A czy Pan mówi, to właśnie poprzednie, to jest bardzo ciekawe, to zabezpieczenie odpadów. A to mówimy tutaj, jak przypomnę, w kontekście pewnego konkretnego problemu. Cofnę się o dwa slajdy. Jest powszechnie znana dyskusja nad możliwością występowania metanu we wodzie pitnej wskutek szczelinowania. I jest to spopularyzowane przez ten film Gazlet. To nie jest prawdziwa sytuacja, która jest zbadana i udokumentowana i z tym się można zapoznać, ale istnieją realne przypadki, udokumentowane, tu jest z renomowanego czasopisma publikacja, gdzie dokumentowano obecność metanu, to oczywiście w niewielkich zderzeniach, ale metanu, który pochodzi ze złoża, w glebie czy w poziomach podpitnych. Widzimy taką sytuację, gdzie mamy, im bliżej odległość się od otworów produkcyjnych, im bliżej do otworu, tym wzrasta nam zawartość metanu. To nie tylko były otwory produkujące gaz z łupków, ale były to otwory na złożach łupkowych, to jest rejon Dimmick w Pensylwanii. I problemem, który tutaj występował, to nie był problem zlokalizowany, problem w tym konkretnym miejscu. Nie była kwestia szczelinowania jako takiego, które miałoby pozwolić temu płynowi, czy temu gazowi dostać się do wód pitnych. To jest technicznie prawie niemożliwe, z wyjątkiem takim, o którym też mogę zaraz powiedzieć, bo jest pewne miejsce, które jest wyjątkiem. Jest to praktycznie niemożliwe technicznie.
ale też jakby się zdarzyło, to mielibyśmy we wodzie nie tylko gaz, ale również płyn poszczelinowany i solanki. Tutaj obserwujemy sam gaz. I to jest kwestia źle wykonanego tak zwanego cementowania. Jak wywiercimy dziurę w ziemi na ten 3 km, potem jakieś odcinek kilometrowe poziomy, tą całą dziurę wypełniamy później rurami metalowymi. Jest tam kilka w cyklu włożonych i przestrzeń między rurami a skałą zalewana jest betonem. I jeżeli tą czynność się źle wykona, każdą czynność, którą człowiek wykonuje, może wykonać się źle. I statystycznie co jakiś czas każda czynność po prostu źle wykonana. Więc akurat jest taki region w Stanach, gdzie był szereg otworów przez miejscowego operatora wykonali źle. Były źle zacementowane, były kawerny po prostu w tym otworze i ten gaz się przedostywał na powierzchnię do gminy. Jest to przypadek realnie udokumentowany. Natomiast w naszych warunkach, to co może jako ostatni slajd pokazał, w naszych warunkach mamy pewną specyfikę, która jest środowiskowo, budowy ekologicznej, która jest środowiskowo bardzo korzystna, niekorzystna ekonomicznie. Mianowicie te złoża w Polsce są dość głęboko. To jest jakieś 3-3,5 km, one są tutaj pokazane na takim przekroju, to jest warstwa, którą możemy oczekiwać, że jest nasycona gazem, na żółto pokazana, tutaj jest skala głębokości, to czerwone to jest mokrót wiertniczym, to jest jakiś taki maksymalny, teoretycznie wyobrażany zasięg spęka w pionie. I wyżej to, co jest na brązowo pokazane, to są grube pokłady skał, które są uszczelniające. To są albo inne rodzaje łupków, albo sole, które tworzą łącznie kilometr, dwa, czasami więcej, ogromny pakiet uszczelniający. W takiej sytuacji nie jest technicznie możliwe, żebyśmy się dostali szczelinowaniem ze złoża do poziomu płytnych, to jest ten ostatni niebieski poziom góry. Te takie zielonkawe poziomy to są właśnie te płytkich solanek, które można wykorzystywać do szczelinowania. Zwada tej sytuacji jest taka, że wiercenia są droższe niż w Stanach, więc trudniej uzyskać ekonomiczny projekt z powodu tej głębokości. Natomiast ten wyjątek, który jest w Stanach, gdzie jest w zasadzie udokumentowana obecność syntetycznych olei w wodach pitnych, to była taka, gdzie szczelinowanie prowadzono na głębokości 300-500 metrów pod powierzchnią terenu i też nie w łukach, tylko w tzw. związkach piaskowcach, to był tight gas. Ale przy tak płytkim szczelinowaniu, w miejscu, gdzie nie ma naturalnie ekologicznych żadnych barier, rzeczywiście szczeliny spowodowały dostawanie się i gazu, i tego płynu, które zatłaczano, do poziomów wód pitnych. Jest to ekstremalny przypadek, bo tak płytko nigdzie się na świecie nie wierci. W zasadzie jest założenie w wielu miejscach na świecie, jest albo regulacja, albo tak zwane dobre praktyki, które nie dopuszczają wierceń poniżej 1000 metrów. No u nas, jak mówię, właśnie jest ta specyfika, że jesteśmy dużo głębiej, więc jakby to zagadnienie nie jest specjalnie w naszych warunkach istotne. A co z uskokami? Uskoki, jeżeli są, nie ma żadnego slajdu, żeby to pokazać. Uskoki. Przywołam też przykład może, troszeczkę z innej dziedziny, składowanie odpadów. To jest przykład ze Stanów, jeżeli dobrze pamiętam. Składowano odpady, czyli zatłaczano trwale pod ziemię, otworem wiertniczym w jakieś miejsce, substancje do trwałego podziemnego składowania odpadów. I źle zbudowano tą instalację do zatłaczania, w miejscu, gdzie był uskok. To zatłaczanie powodowało, ten płyn jakby szuka zawsze najmniejszego oporu i on się miał za zadanie rozprzestrzenić w jakimś tam zbiorniku podziemnym, natomiast był tam uskok i ten uskok był ścieżką łatwiejszej migracji na tego gazu i doprowadzono do sytuacji, gdzie to, co składamy na ziemię, znalazło się płycy. Jest taki udokumentowany przypadek. Jest w praktyce dość łatwo temu zapobiec, dlatego te przypadki się nie zdarzają jakoś często, dlatego że takie prace, które się określa jako prace sejsmiczne, one odwzorowują kształt warstw pod ziemią z powierzchni i pozwalają zidentyfikować uskoki. Uskok jakby jest natychmiast, w trakcie szczelinowania natychmiast byłby wykrywalny, dlatego że co by się stało, gdyby ktoś na złożu łupkowym chciał szczelinować, a miałby otwór przebijający uskok. W trakcie szczelinowania ten płyn nie powodowałby takiego systemu drobnych spękań w skale, tylko by rozwarł ten uskok. Wtedy długością tego uskoku, tam gdzie on by się rozwarł, tam by się mógł przedostawać. Ale to byłoby natychmiast wyczuwalne, dlatego że nastąpiłby gwałtowny spadek ciśnienia na tych wszystkich głowicach, które obserwuję. Teoretycznie, jeżeli uskok sięgałby do powierzchni, tak. Jest to teoretycznie możliwe. W praktyce się nie zdarzy, dlatego że natychmiast spada ciśnienie i ten, kto jest na wiertni, widzi, że jest
źle to zrobione. Czy nie da się po prostu budować ciśnienia? Musiałby się ktoś uprzeć i świadomie. Znaczy, ale już moment też terminowania. Tak. Tak. W momencie terminowania. No to on by musiał, żeby to się tak. To trwa. Proces terminowania trwa kilkanaście godzin. On to trwa kilkanaście godzin. On na samym początku tego procesu po prostu nie zbudowałby ciśnienia. Pierwsza próba widziałby, że na ciśnieniu mierzać, że nie buduje ciśnienia, więc ten tereny z uskokami powinny być wyłączone od szczelinowania. To znaczy uskoki w ogóle w przyrodzie występują wszędzie, tylko w różnym zagęszczeniu. Strefy, które są mocno zuskokowane, czyli tak... Do czego Pan tutaj nie pokazuje na planszy te uskoki, jeżeli występują wszędzie? No nie spodziewałem się, że Państwo będą akurat uskokami zainteresowani. Mogę pokazać, jeżeli jest sekunda, mogę sobie mam w komputerze, mogę znaleźć slajd, pokazać jak wyglądają poprzednie, prawda? Proszę Państwa, bo ja mam pytanie do publiczności, więc ja myślę, że nie będziemy rozbijać rytmu głowy, bo to dla prezentacji, to mamy prawie godzinę na zdanie. Może, bo ja już tak przeszedłem czas, to może pozwolę następnej osobie mówić i jeżeli Państwo będą mieli pytania, to jest do dyspozycji.